Wir haben im Prinzip die Privilegien einer Stadt genossen. Wie nie mit. Ja, insofern, ja. Das waren Landrechte, Holzrechte und Fischereirechte. Esto es un, normalmente, eso para un alemán llamarlo eso pueblo sería un insulto. De hecho, mi chico también siempre me corrige porque tiene el derecho de ciudad de campesino, se llama así. La diferencia entre los derechos de ciudad en el siglo medieval de Alemania son que ahí también existían ya gente que trabajaba la madera, gente que trabajaba el metal. Es decir, tenían ya derechos de ciudad, no de... No de... Thank you.
Italia están al lado de, a la altura del desierto del Sahara, en el océano Atlántico. Przyjechaliśmy do państwa z Wysp Kanaryjskich. To są wyspy ulokowane na Oceanie Atlantyckim na wysokości Sahary. Es un lugar obligado de paso para todos los navegantes que fueron hacia el resto del mundo, hacia Europa, hacia América, perdón, y antes cuando iban también hacia las Indias, las islas eran un paso obligado. Jak sobie możecie wyobrazić na mapie, Wyspy Kanaryjskie są ulokowane w takim dość strategicznym miejscu, w którym każdy marynarz i każdy, kto odbywa żeglugę morską w stronę Ameryki Łacińskiej czy Afryki, musi się zatrzymać. To są po prostu wyspy, które od strony europejskiej są na trasie właśnie w tamte rejony świata. El timple, como primero llegó a Canarias, tenía cinco cuerdas. Esto es un poco una broma, ¿no? Luego, cuando llega a Sudamérica, llega como charango. Charango hace la música andina. Y allí los indios lo hacen suyo, y allí se llama charango. Y charango, to słowo, które kilka razy przed chwilą pan artysta nam powtórzył, to jest nazwa takiego właśnie pierwszego instrumentu zbliżonego do ukulele, który miał pięć strun, więc akurat pan ma ze sobą, jak widzicie, gitarę, która ma gitarkę, ukulele, która ma pięć strun. I to jest właśnie instrument, który w krajach Ameryki Łacińskiej, właśnie historycznie przez Indian, którzy te tereny zamieszkiwali, był właśnie... Ahora, yo voy a tocar ahora un poco de cómo se toca esto, porque este instrumento es fundamental en la, en la música popular canaria, en el folclore. Y muzycy zaczną od razu od zaprezentowania możliwości tego instrumentu. Jeszcze raz, ten pięciostrunowy instrument daje możliwość zaprezentowania przed wami, przed państwem właśnie muzyki pochodzącej typowo z Wysp Kanaryjskich. Thank you.
900 po raz drugi. 950. No. 950. 1000 złotych po raz trzeci. Może ja odwrócę, żeby... Ja rozumiem, że to nie jest dobrze wychowane człowiekiem. Nie chciał tego w ten sposób robić do państwa w tym kierunku. Sam ciekaw jestem. Te i to jest...